Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Kos. Mam przyjemność być dyrektorem personalnym w firmie Cooper Standard Automotive Polska. W tej chwili znajdujemy się w fabryce uszczelnień do karoserii samochodowych w Myślenicach. I to, co macie Państwo okazję zaobserwować za moimi plecami, to jest część naszego procesu polegająca na wykańczaniu tychże uszczelni. Fabryka w Myślenicach jest jedną z trzech fabryk koncernu. Jest jedną również z trzech fabryk, które w ciężkim roku 2009 dosyć sprawnie, dosyć szybko i dosyć elastycznie dostosowała się do sytuacji wynikającej, szczególnie w pierwszym kwartale tego roku, z kryzysu w ogóle w branży motoryzacyjnej. Jednym z kluczowych elementów tego sukcesu byli oczywiście nasi pracownicy. I dzięki ich pomysłom, dzięki ich zaangażowaniu, także dzięki ich determinacji było możliwe przejście przez szczególnie pierwszą połowę roku i prowadzenie tego biznesu w miarę spokojny i stabilny sposób w drugiej połowie roku 2009. Natomiast poza oczywiście elementami związanymi z naszymi pracownikami, ich rozwojem, ich determinacją, mamy również otoczenie zewnętrzne, regulowane m.in. przez różnego rodzaju ustawy i akty prawne. I w tym obszarze rozważaliśmy wdrożenie w firmie niektórych z postanowień zawartych w ustawie zwanej potocznie pakietem antykryzysowym. Niestety, biorąc pod uwagę zapisy, które się w nim pojawiły, nie do końca możemy w pełni wykorzystać możliwości, które teoretycznie w pakiecie zostały zapisane. O tym, o pakiecie antykryzysowym, o innych kwestiach prawnych, m.in. o elastycznym czasie pracy, będziemy rozmawiać w grupie specjalistów branży personalnej, m.in. 9 grudnia na forum produkcyjnym organizowanym przez Amerykańską Izbę Biznesu w Katowicach. Zapraszam.